Bardzo serdecznie się w ogóle witam z kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek trzeci sezonu szóstego. Vlog o życiu. No i tyle, dobra, lecimy. Kolejna giereczka, tak jak pisze Super Mario Brothers Gumbat Attack. Czyli gumbaty atakują, można tak powiedzieć. Na polskie. Ja tylko czekajcie, pewnie podgłosić trzeba. Dobra. A, bo jeszcze. Nie, za dużo. Dobra. Dobra, mamy kolejnym spotkaniem. Spotkaniami IM 2024 CS2, dzień 7. Spotkanie pomiędzy Liquid vs Complex City. Mapa. Znaczy 2-0 w mapach, mapa Ancient 13-10 dla Liquid, potem mapa Anubis też dla Liquid 13-5. Ten całe spotkanie wygrywa drużyna Liquid i tyle. Spotkanie drugie pomiędzy Falcon vs FaZe 2-0 dla FaZe w mapach, mapa minus 2, był remis 12-12. Potem 13-16. Potem mapa Ancient 13-6 dla FaZe tym razem. No i to jest dwa. No to jest wszystko. Tam całe spotkanie wygrywa tam drużyna FaZe. Dobra, spotkanie trzecie pomiędzy G2 vs Pain. Tutaj 2-0 w mapach, mapa Nuke 13-6. I żeśmy tutaj nieźle rozjechali w następnej mapie, bo mapa wychodzi tutaj po Nuke, mapa Mirage 13-1. I tam całe spotkanie wygrywa drużyna G2 wynikiem 2-1 w mapach. Spotkanie, to było spotkanie trzecie, to już czwarte. Spotkanie czwarte pomiędzy Nat z Wincera vs SAW 2-1, mapa Nuke 13-9 dla ASW, potem tutaj potem 13-2 dla drużyny Natus Vincere, potem 6-13 też dla Natus Vincere. I tam całe spotkanie wygrywa Navi wynikiem 2-1 w mapach. Spotkanie piąte pomiędzy Maus vs Vitality 0-2 w mapach. Mapa Dedos 2. Policja. Chyba się z zupa spinę, czy cholera, ale... No dobra, było uratowałem sytuację. Dobra. Czekajcie. Spotkanie piąte, tak? Mapa Dedos 2, 13-6. Potem... mapa Vertigo 12-12, remis był. Potem 1 punkt dla Maus. Potem 16 dla Vatiliki, czyli drugą mapę wygrywają, pierwsze w pierdzieli. Później mapa Inferno 13-9, no i tutaj Vatiliki chyba, no właśnie w sumie nie napisałem sobie, właśnie wiecie. A, to Vatiliki jednak wygrywa 2-2. Wygrywa całe spotkanie, tam wygrywa drużyna Vitality. No dobra. Potem... Co to kurde? O kuźwa. Aha. A Team Liquid vs FaZe 1-2 dla FaZe. I to była pierwsza mapa Nuke. Remis był po 12. Po remisie wyszło 16-13 dla Liquid. A potem Mirage
Mapa Minerwia też 12-12. Trzynaście, szesnaście. No tylko, że tutaj nie mam spisanej trzeciej mapy, na to wychodzi, wiecie? To lipa jakaś to. Dobra, czekajcie, to ja to spauzuję. Najwyżej pokażę wam tylko wynik, znaczy powiem wam teraz wynik pewnie z neta, ale teraz się widzimy. Czekajcie, to tutaj spauzuję. Już wam mówię. Tutaj wyszło coś takiego, że tam było na drugiej mapie po 6 było i potem 16 do 13 tak było i potem właśnie wyszło takie coś na Mirażu, że Faze wygrało 16-13, a było 11 do 11. No, tyle, dobra. Teraz widzimy z powrotem z tym gameplayem. Was po przerwie, lecimy dalej z tym Marianem. Chyba, że się zacznie. Zaraz zobaczymy, czekajcie. No jak on tu jakoś okuźwa. Dobra. Się poprawiłem. Tak ogólnie to chciałem pokazać jeszcze o tych tam spotkaniach, że tak kurde wyszło dziwnie jakoś. Bo musiałem z neta akurat brać informacje, bo myślałem, że kurde, kurde, nie napisałem, gdzie nie trzeba. Tutaj miało być, jak to było, czekajcie, tutaj po 11, aha, i tutaj było 6. I 6. Dobra, ok. No dobra, to się później w meta wezmę. Wejdę sobie i tyle. Zapiszę normalnie wynik, wiecie, bo mi jednej mapy brakuje właśnie, chyba mapa Inferno to była właśnie, ale dobra, mniejsza, większej, dobra, potem sobie sprawdzę po filmie, sobie sprawdzę, no to już pewnie wpisane jest pewnie, jak już to nagrałem, czekajcie, dobra, no to dobra, to te spotkania w sumie to tam już można olać z 7 dnia. Ale się jeszcze utknie, to będziemy czymś tam gadać. Wiecie, są wakacje. Nie ma gdzie, gdzie tu się wybrać w ogóle, nie? Nie wiem, jak już miasta by się pojechało tutaj, no a, ale szmalcu nie ma, nie? No. Kiedyś to pewnie na klonie jeździ, ale teraz już nie ma. Teraz już nie ma takich wyjazdów takich tam z kolonii. A właśnie ocena za giereczkę, to ja bym tu dał, by wam nie skłamać, tak może z mocną piosenkę, 8 na 10. O cholera.
nic tam się nie przyjmuje na dłużej. Ja tak jakby otworzę jeszcze raz ten odcinek i sobie potem spiszę. To wyniki, bo w jednej mapy zapomniałem dopisać, wiecie? Nie można akurat tego zatrzymać. Dobra, trudno. Także pojechałoby się na jakieś tam wakacje, coś takiego, no ale nie ma szmalów. Trzeba niestety siedzieć w tym domu zapisanym. No, jutro to w ogóle jakieś święto. A, święto coś tam, Matki Boskiej, coś tam, coś takiego. Ale piekarnik powiem wam dzisiaj. Nie wiem, gdzie ja tam stopnię, ale zaraz mi powiem. No, piekarnik jest niesamowity, 32 stopnie. Nie ma co. Zdam sobie jak jasna cholera. Kurde, nie mam o czym gadać za bardzo. Może bym trochę kichy odwalił, powiem. Dobra, to możemy sobie napisać tam mapę. Farmo. Poprawię. Czyli co? Na to wychodzi, że tam Face Clan wygrał z Liquid 2-1. Czyli całe spotkanie wygrywa Face. Z wynikiem 2-1 w mapach. No dobra. Będę się tam przejmować. Znaczy, o, ja się pewnie przejmuję, a wy tu już macie pewnie napisane. Jaki tam był wynik końcowy, nie? Tak ogólnie dzisiaj to jakieś tam kolejne jakieś odcinki były z tego trudne sprawy. Tam dlaczego ja? Coś tam było o melanżu. A dlaczego ja tam jakiś typek to tam do typiara jakiś tam zarywał, coś tam tego. Później się okazało na końcu, że ona jest przyrodnią jego siostrą, także na pewno nic ludzi było z tego związku. Takie jaja, bo wychodziły dzisiaj. Poziom. O kurwa, czekajcie, bo tu niewyraźnie widać. O, teraz lepiej chyba. O, teraz tam. Zapominam o tej jasności, pewnie. Jak później wychodzi, to wygrana. Beznadziejnie, dobra. Trzeba było trochę odchodzić bardziej. Ekran, nie? To światło też jakieś do bani dzisiaj. Może tak całkiem chyba. A, chyba że ja mam tak. Aha, to ja tak mam ciemno. No dobra. No co jest, do kuźmy. No nie wierzę. Czekajcie, zaraz wrócę. Do was po tej awarii zakichanej. No wyszło coś takiego, że po prostu neta
wyłączyło z tego telefonu. On czasami tak ma, wiecie, że czasami wyłączy się. Czekajcie, no. Tak jakoś tak przybliżę bardziej. No kurde! Pierdolę. I stój, kurwa. Ja pierdzielę. Czekajcie, neta włączę. Wywalam to wszystko tu. Piździec, dobra. No, kurwa mać. Dobra. Nie tak. Chociaż czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Tu mnie to za słabo widać. Prawie nic nie widać. O, dobra. I tutaj wyszło jakoś się z tym wynikiem, co ja zakichanym, śmiesznym. Wyszło coś takiego, że tutaj już było. Dobrze, niby przeczytałem. 16-13 dla drużyny Fejs było. Tylko tutaj się coś porąbało mi. Bo tam było 2-0, a tutaj miało być 2-1. Czyli tak można powiedzieć jeszcze raz, że ten remis był 11-11 na mapie Nuka 16-13. Potem mapa Mirage 6-6. Remis, potem 13 do 16. O, takie coś powinno być powiedziane. Natomiast cienko mi słabo mnie widać. Trzeba by jeszcze przesunąć tak bardziej. O! Kurde! Ten telefon mnie tak wkurza, powiem wam. Siok, dobra. Dobra, na szczęście już. Normalnie jest. Może ta podstawka tutaj podnoży, kurde, jeszcze pomaga coś. Byłaby lipa. W cholerę. Ja no myślę, że elegancko akurat widać. No, za niedługo koniec w sumie. Ja się pocę jak świnia jakaś, jak gosiak jakiś. Dosłownie. Także mało tam się pomyliłem, tam. Małą gafę strzeliłem po prostu sami tyle. No ale tak przechodząc dalej, nie wiem o czym już tam gadałem po tej przerwie. A, może jakieś tam wakacje gadaliśmy. No, wydałoby się na jakiś tam ten. Jakiegoś, do kogoś tam by się pojechało, coś tamtego, nie? Pogadałoby się z kimś. A tak to lupa trwało się z domu. Dobrze, chociaż te dni chleba będzie co robić. Powiem wam, chyba o to, nie? Ale na dni chleba nie będę, na pewno nie. Ja no, tak tylko tam wyjdę sobie na dwór, wiecie, żeby pokazać wam, znaczy przeczytasz pewnie z notesu, tego notesu, no. A potem będę wam pokazywał w drugim odcinku pewnie, jako to. To będzie jakoś chyba odcinek chyba 6 albo 7, coś to jest coś tego. Desek. Będę wam pokazywał tam sklepy, czy tam. Co tam się w ogóle będzie działo na tych dni chleba, nie? Ale w sumie to zaraz koniec tej giereczki. Szkoda, że tak kurde. Jakby blisko nie mamy. O, dobra. Już teraz tak trochę lepiej. Minimalnie trochę za daleko trochę były te słoiki. Ale gameplay jest dzisiaj taki trochę nudnawy. Niby gumbasy atakują tu tego, a być bardziej ciekawsze trochę coś takiego. Ale ten Mariany jak zwykle się nudzą. Już po, nie wiem, po 20 minutach już się nudzi ten cały gameplay. Fakt, jeszcze 5 minut gameplaya nam zostało, ale taki sobie dzisiaj ten gameplay trochę, szczerze mówiąc, nieciekawy.
Taki sobie. Dobra, tej gadaniny to już znowu lepiej. I ci bierze. Się znowu tylko. Kurde. No super, jeszcze się oblamy. No. Cały się. Wiadomo, by się poszło na jakieś foki albo wiecie tam. No, za cenę. Nie ma szmalcu. Jak nie masz szmalcu, to nie ma śmiałnic. Jedno słowo. Dobra, no myślałem, że dłużej będzie to trwało. Ale w sumie może być ten gameplay. Nie jest taki zły jakiś. Taką naciąganą ósemkę można im dać. Jezu, jak to mnie wkurza takie gadanie przy tym zakichanym. Gadaniu. Może trzeba zawsze dużo pić, żeby nie mieć suchego gardła, nie? Czyli wyszło tak ostatnio z tym spotkaniem, wychodzi na to, że Liquid próbowało coś zrobić, ale im coś nie wyszło przez DNA. Dlatego później tylko na nukę 13 rund wygrali, potem też 13. Nie no, jaja normalnie. A, tragedia. Tragicznie to musiało wyglądać ten mecz. A spotkanie na Team Liquid z Ice Clanem. Podobno już godzinę czasu aż grałem. Godzina tam 13. Nie oglądałem tego meczu. Wcale się tym nie dziwię, że nie oglądałem, bo za długi był trochę, ale musiał być ciekawy, skoro chcieliby przetrzymać Team Liquid, przetrzymać chciał. Bardziej ten mecz cały zakichany. A FaceCran to tylko chciało doprowadzić szybko do wygrania. Ale kurde. Ale wiadomo, jak zwykle im nie wyszło. Jeszcze ja pierdzielę. No tak, bo to przez tą przerwę gubiłem dwa razy, trzy razy nawet. To niestety nam poszedł gameplay gdzieś. Trochę nudny już jest ten gameplay. Tragedycznie. Zbyt ciekawy też nie jest. Nie wiem, ile to minut jeszcze, czekajcie. O Jezu, jeszcze. A, bo tu dzisiaj aż pół godziny materiała. Dobra. To wiecie co, to ja zatrzymam. I zaraz wrócę. Po przerwie. Już możemy brać dalej. Z tym gameplayem, bo jak zwykle na jedynkę mnie wzięła. A bardzo nie lubię czasami, powiem wam, że czasami ciśnie. Rysza. Tragicznie. Nie no, dobrze to się. No kurde! Ja pierniczę. Co za kurde telefon jakiś porąbany. No wamać. Dobra. Jak się ogarnę. Dobra, już teraz.
Będę przychylał jednego słoika, bo jeden podtrzymuje, a drugi może zwalić zaraz. Dobra. Niech tak będzie. Także taki gameplay taki sobie dzisiaj, powiem szczerze, bo nie jest zbyt ciekawy. Tym bardziej, że jednak nie będziemy mieli pół godziny materiału. A tylko na to wyjdzie, że będzie aż 33 minuty. Także trochę długo z tym materiałem. Wiadomo, takie materiały długo się przesyłają, przetwarzają też długo nawet. Bo to zależy od prędkości neta, nie? To jako tak jest na 300 MB, to tak gdzieś się przerabia, żeby wam nie skłamać. Chyba 20 minut coś tak zajmuje. Później tak z przetworzeniem to tak chyba 5 minut kolejne. Dlaczego to jest takie długie? Bo kurwa, jest tu 8 światów zrobionych, dlatego jest taka długa ta gra. No i nie jest to krótkie. No co poradzić, dobra. No nic tam, no gafę strzeliłem, no już poprawiłem się całkowicie. Dobrze tam te rzeczy przeczytałem sobie. Natomiast te stare spotkania jeszcze były kiedyś tam, ale pewnie nie znajdę tego już, bo to było dawno. Chociaż nie. O, tu jest coś. To nie jest stare, to jest gdzieś w sezonie piątym coś takiego było. Sezon piąty to było wszystko. Ale też są jakieś mecze. Sezon czwarty był chyba. Tutaj dalej co tu mamy ciekawego, śmiesznego. A to jest tam nie ogląda, to tam mało ważne. Średni red. Dalej. Makros. Red. Star. Jakaś gierka pewnie. Tu jest dla korzyści. Do czwartego, a to z pierwszego sezonu. Tak, do trzeciego, opis. Do pierwszego. Tu mamy kody dokładane na Viper. Wszystkie poziomy. Tutaj sobie w dramach jest napisane. To była beka jak cholera. Te dramy to powiem wam nieźle. Rozgłośniły. Świetnie dużo było. To te całe śmieszne tam dramy, nie? Ale z KKF i tam Macieju. Kurde. Jakiś spony, bo Marcinu dobiegł. Aha, nawet. Ale tam. Te giereczki jakieś tam. Aha, to są gry na PC-ta, co miały wyjść. Coś takiego, no. No to gówno, prawda, wcale te God of War 6 Legends nie wyszło. Zła nazwa była wypuszczona. Właśnie, bo te koncerty, właśnie jeszcze o tych koncertach nie pogadałem, to tam wyszło, w sumie powiem wam, niezła liczba wyszła pod tą Natalią Nykiel. Mam 111 chyba, 100 chyba 10, tam chyba, nie 115, czyli 115 wyświetleń tam wyszło na koniec. No także to był ciekawy, najciekawszy w sumie koncert ogólnie. Jak na tym kanale dobrze się wybił. Elegancko. No. Wspomnienie kafe, MPC Triady, no. John Sean Wong, no.
Tu będę znalazł, bo... O! Wojna na Ukrainie, część czwarta sezonu trzeciego. No. Te wspomnienia, powiem wam, tak sobie się przyjęły. Tam 180 osób obejrzało. No ale dobra, i 80, nie? Nie było tak źle. No właśnie, nowy subskrybent dzisiaj w las 2002 jest, właśnie zapomniałem to powiedzieć w ogóle. To wszystko przez ten stres i w ogóle. Kiedyś było właśnie 220... 2020 miało, było ogólnie z początku, ale później od cholery osób podjęło, bo nie wróciłem za bardzo na czas. I tak jakoś wyszło, niestety. I zacina kurwa, czy mi się zdaje? Nie. Nie zacina. Już myślałem, że się zacina. O. Misja ze strony Horda. No nie będę wam nic zdradzał. Znaczy, no już z wami powiedziałem to w sumie. W pierwszym odcinku. Tam... Filmena. Znaczy, że nie. Wspomniałem coś tam. Stare gry na komputer, coś tam. Że kiedyś może grałeś, coś takiego. Czy tam zupełnie inaczej to jakoś wyglądała ta. Bez sesji, nie? Tak. Kiedy oglądałeś filmy z rodziną? Mhm. Niektóre filmy to badziewiarskie trochę podobno. Nie były jakieś za ciekawe. Niektóre. Ale niektóre były też dobre, no. Na przykład ten z Segalem, tam bestia, no to tam ze 100, chyba 20 oświetleń było przy tym ostatnim odcinku, czy to przed ostatnim. No, to tyle. Tam to poprzednie, powiem wam, pooglądałem właśnie te filmy tam z drugiego sezonu, co tam puszczałem. Różne takie tam filmy, było coś tam, coś tam o seksie i w ogóle, to było niezłe filmy takie, tam po wychodziły tam inny, tym twórcom filmowym, czy reżyser miał niezłe pomysły tam z tamtych serii innych. No, zaraz powinien być koniec. Ja już w sumie już zaraz kończę gadkę, bo już mi trochę gardło wysiedę, także muszę sobie znowu wypiąć się drugą szklanę. Albo lepiej nawet trzecią, można powiedzieć, bo to już przed nagraniem właśnie z siebie wyciąłem jeszcze też, żeby nie było. Mnie coś łeb zaczął boleć, więc musiałem się wypiąć wodę. Właśnie przez to, że nic nie piłem, to dlatego mi rozbrała wtedy głowa. No tak bywa czasami. No. Tekst z życia zwziętego. No. Ale to... Powiem wam, niczym się prawie trochę nie różni tej nowej, tak jakby lepszej wersji tym Marian. Wszystko to samo, wszystkie te same poziomy, trochę inaczej te, jak to wygląda, te podstawiane te gumbaty i, sorry, i te żółwie, no, tylko tym się różni. Dobra, kończymy, ślinaczek. Co to za jakiś... A nie, a gumbat uratowany. No śmiesznie, dobra. Dobra, także to było na tyle z odcinka trzeciego. Vlog o życiu sezonu siódmego. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, dzwonkujcie. Cześć z następnego trailera i cześć. No i trzymajcie się i do następnego. Do jutra. Z kolejnego tam gadania o Jemie, kolonii. CS2, dzień 8 będzie jutro. Także na razie. Elo.